Jarmark Staroci i Osobliwości to dobrze znane wszystkim wydarzenie. Od wielu lat z tej okazji do Jeleniej Góry przyjeżdża nie tylko wiele wystawców, ale także turystów. Miasto w tym czasie tętni życiem. Czego szukali odwiedzający? No i jest tutaj troszkę ciekawych rzeczy, tylko trzeba mieć więcej czasu. Bardzo dużo czasu, bo stoisk jest multum. Tak, tak i tak. Ludzi również, nie? Pospacerować. Piękna pogoda. Piękna pogoda. Właśnie, pogoda sprzyja. A coś znaleźli Państwo dla siebie, czy na razie nie. Tak się... Nie, jeszcze żeśmy nie podjęli decyzji cokolwiek. Bo towaru jest bardzo dużo. Jest. Wybór jest bardzo duży. Bardzo dużo porcelany, dużo szkła tak. Jest. Szukałem skrzypcy. Skrzypcy szukasz? Stricte skrzypcy. I coś się udało już zobaczyć, czy jeszcze na razie? No, coś zobaczyli, ale to takie wszystko stare. Czegoś świeższego, czegoś nowszego, czegoś do użytku. Tak, chciałoby takie. Czasami coś kupujemy, takie ciekawe, stare rzeczy, także co wpadnie w oko, to weźmiemy, nie? A coś wpadło już, czy na razie jeszcze nie? Na razie nie, jest dosyć dużo tych stanowisk, dlatego chodzimy, szukamy, może coś wpadnie. Myślę, że coś się udało kupić ciekawego. Na weekend przyjechaliśmy wypocząć, no i zwiedzamy okoliczne miejscowości, atrakcje i tak dalej. Dzisiaj padło na Jelenią, nigdy nie byliśmy tutaj, ja akurat jarmark, także spoko, fajnie. Takie jarmarki powinny się częściej odbywać, myślą Państwo? Jest dużo ciekawych rzeczy, które można oglądać. I kupić. I kupić. To powinno się odbywać częściej takie wydarzenia, takie jarmarki? No raczej tak, bo to jest bardzo ciekawe, dużo ludzi zainteresowanych jest. Była kiedyś propozycja, żeby było raz w miesiącu po prostu, ostatnia niedziela miesiąca. I to jakoś było parę lat temu do tyłu i nie wypaliło, ale to by było dobre, no bo dużo ludzi się interesuje tym. Powinny się odbywać częściej. A z jaką częstotą? Tak, bardzo dobrze. Dobrze, tak, bo już jest jesienią, koniec września, a teraz jest drugi raz i bardzo fajnie. Także jest dobrze. Przynajmniej ludzie wyjdą troszkę na powietrze, ale dopisuje też pogoda, bo mogłoby nie być pogody, tak jak wczoraj na przykład, ale się jest ładnie. Także jest fajnie. To pierwsza wiosenna edycja tego wydarzenia. Jak twierdzili wystawcy oraz mieszkańcy, niestety zabrakło promocji. Wiele osób dowiedziało się o nim w ostatniej chwili. A kolejny, 50. Jarmark Staroci i Osobliwości odbędzie się w ostatni weekend września.